Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest pan Rafał Midland, wiceprezes zarządu PERN. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Na forum ekonomicznym w Krynicy. Panie prezesie, zwykły użytkownik podjeżdża samochodem na stację paliw, tankuje, patrzy, czy było tanio, czy drogo. A tymczasem tam w tle dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Ja przede wszystkim piję oczywiście do połączenia PERN-u ze spółką OLPP, ale bardzo proszę rozszyfrować, co się kryje za tym procesem i co z niego wynika i dla gospodarki, no i dla nas, którzy podjeżdżamy i tankujemy. Okay. Czyli wychodząc z punktu widzenia zwykłego użytkownika, rzeczywiście dla niego jest najważniejsze, aby paliwo było na stacji, było w odpowiedniej cenie, jakości, żeby było dostępne. Tak, żeby to paliwo było dostępne, trzeba przeprowadzić bardzo wiele operacji, a w niektórych z nich bierze udział grupa PERN. Tak, dość PERN, strategiczna. Dość strategicznych Polski. I dość kluczowych, żeby w ogóle wyprodukować paliwo, trzeba najpierw dostarczyć ropę naftową do rafinerii. Rafinerie są odrębnym oczywiście od grupy PERN biznesem. Wszyscy znamy, jakie są w Polsce rafinerie. Ale żeby do nich dotarła ropa, która jest surowcem do produkcji paliwa, trzeba ją tam najpierw dostarczyć. My dostarczamy ropę naftową do rafinerii w Polsce i nie tylko, bo również do dwóch rafinerii w Niemczech systemem rurociągów naftowych. Rurociągi, które rozprzestrzeniają się jakby od granicy wschodniej, od granicy z Białorusią do granicy zachodniej, zaopatrują rafinerię Orlenu, rafinerię Rotosu i dwie rafinerie w Niemczech. Jedną w miejscowości Schwedt, drugą w miejscowości Leuna koło Lipska. Natomiast oprócz tego, powiedziałbym, kierunku wschód-zachód, my również jesteśmy właścicielem i eksploatujemy rurociąg na odcinku Gdańsk-Płock. To jest rurociąg jednonitkowy, który pracuje w trybie rewersyjnym. On jest połączony z taką infrastrukturą przeładunkową, która nazywa się Naftoport. To jest też spółka z grupy PERN. Ta jakby konstrukcja tej naszej infrastruktury umożliwia dostawy ropy naftowej z morza, czyli różnych gatunków, nie tylko tego gatunku rosyjskiego, ale również jakich sobie tam nasi odbiorcy zażyczą. I to jest ta część, że tak powiem, surowco. Natomiast drugim istotnym elementem, który sprawia, że użytkownicy samochodów mogą zatankować, to są bazy paliw. W grupie PERN funkcjonuje spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych. To jest przedsiębiorstwo, które ma 19 czynnych baz w całej Polsce, rozmieszczonych w różnych regionach. I w tych bazach przechowywane jest paliwo, które już jest wyprodukowane przez rafinerię. Zanim ono trafi na stację benzynową, to tam, można powiedzieć, jest taki skład, gdzie to paliwo jest. Można by powiedzieć, taka jakby funkcja podzielona w ramach jednej grupy kapitałowej mogłaby być wystarczająca i ona przez wiele lat rzeczywiście tak była skonfigurowana. Spółka w ramach, aż do teraz. Teraz jesteśmy w procesie integracji OLPP i PERN. Ma powstać po prostu PERN, który będzie w ramach swoich działań obejmował te wszystkie elementy tych naszych linii biznesowych, które do tej pory robiło osobno PERN, osobno OLPP. Ktoś pyta po co? Przede wszystkim my jako przedsiębiorstwo, które jest stuprocentową spółką Skarbu Państwa, ale przede wszystkim mamy taką misję dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, my musimy nadążać również za rynkiem. Rynek w chwili obecnej, paliwowy, rynek naftowy jest taki, że wymagane są bardzo duże inwestycje w rozwój tej infrastruktury. Dość powiedzieć, że zapotrzebowanie na pojemności magazynowe dla paliw jest bardzo, bardzo duże i wdrażając program rozbudowy pojemności paliwowych tych w naszych bazach, mówimy tu o ponad 300 tysiącach metrów sześciennych, a tak dla porównania powiem, że my w tej chwili dysponujemy pojemnością 1 800 000 metrów sześciennych. Chcemy dobudować kolejne 300 tysięcy. Żeby tak dużą rzecz zrobić, tak kosztowny program, musimy mieć możliwości finansowe, organizacyjne po to, żeby to mogło przebiec sprawnie. Tym bardziej, że 100 tysięcy metrów sześciennych chcemy oddać w ciągu roku. To jest bardzo ambitne założenie. I teraz, żeby to zrobić, musimy połączyć siły, bo duży podmiot połączony ma większe możliwości finansowania inwestycji, większe możliwości organizacyjne. Realizujemy to, co nakazał nam właściciel, ale też sami rozumiemy, że bez takiego ruchu rozwój, który mamy zapewnić, mam to bezpieczeństwo, byłoby zagrożone. My realizując rozwój w sektorze paliwowym, w tej naszej odnodze biznesowej dotyczącej przechowywania paliw i obrotu paliwami, jednocześnie realizujemy również rozwój w tej sekcji surowcowej. Rozbudowujemy nasze bazy
położone w Gdańsku, mamy tam dwie bazy. W obydwóch są prowadzone inwestycje. Jedna z nich, baza TNG, czyli Terminal Naftowy Gdańsk, będzie powiększona o ponad 360 tysięcy metrów sześciennych pojemności na ropę. To jest drugie tyle w stosunku do tego, co jest. Bazę oddaliśmy w roku 2016. Już po półtora roku wiemy, że jest konieczność rozbudowy o kolejne pojemności, dlatego że jest ogromne zapotrzebowanie klientów na usługę magazynowania ropy. Również duże zapotrzebowanie klientów na dostarczanie ropy z innych kierunków niż dotychczasowy, z innych gatunków ropy. Żeby to zrobić w sposób satysfakcjonujący dla klientów, jesteśmy na przykład zobligowani separować tą ropę od tej ropy rosyjskiej, bo to są różne gatunki, one się nie mieszają, więc musimy mieć inne zbiorniki na tą inną ropę, inne zbiorniki na ropę rosyjską. My oczywiście też oferujemy takie usługi, z których korzystają nasi klienci, że my tą ropę wstępnie dla nich mieszamy, tak? Ale to w proporcjach, które są wskazane przez klienta, po to, żeby taki wstępny wsad do rafinerii już był przygotowany. Natomiast jakby ostateczny skład, ostateczną kompozycję surowca robią sobie już sami rafinerzy. No i jeszcze jest jedna inwestycja, bardzo istotna z punktu widzenia rozwoju bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale nie tylko, bo myślimy też o naszych klientach w Niemczech. Chcemy wybudować drugą nitkę rurociągu pomorskiego, czyli tego, który łączy Gdańsk z Płockiem. W chwili obecnej jest tam jedna nitka, ona pracuje w trybie rewersyjnym, natomiast widzimy, że ta zapotrzebowanie, czyli w dwie strony, tak naprawdę w dwie strony. Może tłoczyć ropę rosyjską przez Płock do Gdańska, ale może również tłoczyć ropę z morza przepływającą, różne gatunki ropy, z Gdańska do Płocka i dalej na przykład do Niemiec. Klienci zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie tego typu usługami. Jesteśmy przekonani, że rozbudowa tego rurociągu, budowa drugiej nitki de facto usprawni cały ten proces i zrealizujemy oczekiwania klientów, a to jest w końcu nasz główny cel. Z tego wynika, że polski rynek paliw dość dynamicznie się rozwija. My na co dzień obserwujemy oczywiście przede wszystkim te koncerny, których markę znamy. Lotos, Orlen inwestują, sporo się dzieje, ale z tego, co pan mówi, wynika, że wiele się dzieje w waszej firmie, co jest odpowiedzią na to, co w ogóle dzieje się na rynku. Polski rynek paliw wydaje się dynamicznie rozwijać. Polski rynek paliw przechodzi rzeczywiście gwałtowną zmianę, która w dużej mierze jest uwarunkowana zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi w ostatnim roku. Wszyscy pamiętamy takie hasło szara strefa w rynku paliwowym. Tak naprawdę chodziło o to, że duża część dostarczanych do klientów końcowych paliw była sprowadzana z pominięciem wszelkich reguł dotyczących na przykład opodatkowania, ale też jakości, pewnych obowiązków nałożonych na producentów bądź importerów paliw. W momencie, kiedy odpowiednie regulacje prawne zostały wprowadzone i ten system sprowadzania paliw z zagranicy, bo trzeba mieć świadomość, że konsumpcja w Polsce jest wyższa niż ilość paliwa wyprodukowanego przez obydwie rafinerie i paliwo jest sprowadzane z różnych kierunków, różnymi kanałami. Dużą część tych kanałów kontroluje grupa Pern, bo mam tutaj na myśli na przykład możliwość dostarczania paliw z morza, bo też tak się dzieje. Mamy dwie możliwości. Mamy bazę magazynową w Dębogórzu połączoną z portem w Gdyni, gdzie przeładowywane są statki z paliwem, nie z surowcem, tylko z paliwem i potem z tej bazy dystrybuowane dalej. Mamy też możliwość sprowadzania paliwa przez Naftoport, z której to często korzysta grupa Lotos. To możliwość sprowadzania, również możliwość eksportowania tamtędy. Mamy terminale zlokalizowane na przykład przy granicy wschodniej, czy to w Małaszewiczach, czy w Narewce, czy w Zawadówce, które też służą między innymi do przyjmowania pociągów z szerokim rozstawem osi i przeładunku na nasz, że tak powiem, standard kolejowy, bądź przeładunku do zbiorników. Więc my kilka z tych kanałów, ale nie wszystkie, bo to jest oczywiste, że ten jakby możliwość sprowadzania na przykład koleją bądź autocysternami, on ciągle istnieje. To jest oczywiście kwestia ceny, korzyści z takiego, a nie innego sposobu sprowadzania. W każdym razie ten rynek podlega gwałtownym zmianom. Znacznie została ograniczona ta szara strefa, czyli to sprowadzanie paliwa bez właśnie odprowadzania czy spełnienia odpowiednich obowiązków. My obserwujemy bardzo duże zapotrzebowanie na pojemności magazynowe, które oferujemy naszym klientom. Również na pojemności magazynowe nie tylko pod obrót, ale również pod utrzymywanie zapasów obowiązkowych. Wszyscy producenci, importerzy są zobowiązani, zgodnie z regulacjami nie tylko polskimi, ale też Unii Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii, której jesteśmy członkiem, do utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów na wypadek zakłóceń w dostawach. To trzeba gdzieś przechowywać. Nasze bazy między innymi do tego służą. Jednym z naszych klientów, bardzo kluczowym, jest Agencja Rezerw Materiałowych. To jest taka instytucja, która
w imieniu państwa sprawuje nadzór nad tym rynkiem zapasów i też sama utrzymuje część zapasów zamiast przedsiębiorców. Te wszystkie zmiany, to jest tak naprawdę ostatni rok i my obserwując ten rynek i obserwując to zapotrzebowanie, które jest nie tylko na pojemności magazynowe, ale też na zwiększenie możliwości wydawania paliw z bazy, załadunku autocystern, załadunku cystern kolejowych, musimy podjąć takie, a nie inne działania zmierzające do zwiększenia możliwości finansowania i realizowania nowych inwestycji. Jesteśmy liderem na rynku, ale o pozycję lidera trzeba dbać i dlatego ta strategiczna decyzja dotycząca połączenia naszych spółek. Wiele się musi zmienić po to, żeby nie zmieniło się nic, a więc żebyśmy podjeżdżali na stację paliw i tam, aby ta benzyna była, no i najlepiej jeszcze w przyzwoitej cenie. No, można powiedzieć, za cenę ostateczną benzyny nie odpowiadamy wprost, ale pośrednio poprzez właśnie system usług, które oferujemy koncernom paliwowym. Rzeczywiście, my dbamy o to, żeby ta benzyna, która jest na stacji benzynowej, była w najwyższej jakości, bo przecież to już na bazach paliw, te paliwa jest przygotowywane ostatecznie do wydania na stację benzynową. Na przykład mam tu na myśli dozowanie biokomponentów, dozowanie pewnych dodatków firmowych. Wszyscy znamy nazwy handlowe pewnych paliw, które są oferowane jako paliwa lepszej jakości. To się dzieje wszystko na naszych bazach. To my na życzenie klientów, zgodnie z ich recepturami, zgodnie pod ich nadzorem, dozujemy te dodatki uszlachetniające do paliw, które są sprzedawane na stacjach benzynowych. Także mamy tutaj swoją rolę w tym, żeby klienci byli zadowoleni. Bardzo dziękuję panie prezesie za tę rozmowę. Znaleźliśmy trochę za kulisy rynku paliw. Dziękuję bardzo. Dziękuję.